Radio Nadzieja dzisiaj specjalnie dla Państwa ze Starego Rynku w Łomży. Teraz zrobi się apetycznie, tak mogę powiedzieć, ponieważ już ze mną jest Pani Anna Rogińska z restauracji Retro. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Myślę, że ten czas, ta godzinna, już zerkam, która 11.13 dokładnie, to dobry czas, żeby już porozmawiać o jedzeniu, ponieważ każdy z nas już może drugie śniadanie, czy jakiś obiad już się przygotowuje. Pani Anno, może zacznijmy od tego. Restauracja Retro, piękny czerwony budynek z czerwonej cegły. Z którego roku jest ten budynek? 1906. Czyli konserwator zabytków czuwa nad Wami? Tak, jak najbardziej, czuwa. Trzeba mieć jakieś specjalne wymogi? Co ten konserwator sprawdza? Macie jakieś odwiedziny? To znaczy, no to na pewno. Przede wszystkim bryła budynku musi być utrzymana w odpowiednim klimacie i o to na pewno dba konserwator, żeby to wszystko nawiązywało oczywiście do tego stylu, którym jest budynek zbudowany, jak również wewnątrz. Wiadomo, są pewne wymogi, które trzeba spełnić. Czyli wszystko jest utrzymane, tak jak sama nazwa mówi, retro. Tak, retro. Zgadza się. W retro można dobrze zjeść, Pani Aniu? Myślę, że tak. Co jest najlepszego Pani zdaniem? Co Pani tak najlepiej lubi? Ja najbardziej lubię pierogi. Zdecydowanie. To takie staropolskie jedzenie, czyli jak jest z tymi trendami naszymi, jeżeli chodzi o jedzenie? Ludzie przyjeżdżają i jakie części wydają? Takie nowoczesne, czy raczej właśnie staropolskie? No, to znaczy, ja może powiem to z moich obserwacji, jak to wygląda, że gdzieś tam zachwycamy się daniami kuchni, nie wiem, francuskiej, włoskiej, meksykańskiej, a mimo wszystko tak naprawdę najchętniej wracamy do naszych korzeni, czyli do naszych regionalnych, staropolskich dań. Czyli, nie wiem, bliny, kartacze, właśnie pierogi, mięso typu karkówka, pieczona, grillowana. A takie najbardziej skomplikowane danie w retro? Najbardziej skomplikowane danie w retro? Polędwica wołowa? O, musi być dobre. Polecam, tak. Czyli Pani łamie te mity, że właśnie w karcie musi być coś nowoczesnego, ale tak naprawdę jednak te staropolskie, tradycyjne. Zdecydowanie, tym bardziej, że my staramy się bazować też na produktach regionalnych, prawda? Mhm. Nawiązywać do tradycji, nie tylko nazwą, budynkiem, ale także naszym menu, więc te czyli dania... zaopatrujecie się właśnie bezpośrednio u rolników, którzy... Tak. Czyli wszystko naturalne, ekologiczne. Jak najbardziej staramy się nawiązywać właśnie poprzez te dania i poprzez powrót do korzeni, także w ramach tych kontaktów z rolnikami, z producentami regionalnymi. Retro to nie tylko restauracja, w retro dużo się dzieje, koncerty. Można, jeżeli chodzi o łomżyniaków, mogą spokojnie sobie pójść i odpoczywać przy dobrej muzyce. Właśnie kiedy spodziewamy się najbliższych koncertów? To znaczy tak, no teraz okres wakacyjny był takim okresem, można powiedzieć, spokojniejszym. Odpoczynku. Tak, okresem odpoczynku. Natomiast jesień jak zwykle u nas zaczyna się pracowicie. Myślę, że na przełomie października, listopada zaczniemy już tutaj intensywnie działać koncertowo. Na pewno będą nasze jesienne imprezy muzyczne. Na pewno nasza już tutaj cycliczna impreza z okazji Beaujolais Nouveau, czyli trzeci czwartek listopada, święto francuskiego wina z muzyką francuską. No i oczywiście jarmark bożonarodzeniowy, który w tym roku będzie już odbywał się po raz czwarty. Restauracja, tak naprawdę właśnie dużo też imprez takich. Skąd pomysł, żeby w taki sposób rozpropagować swoją restaurację? To znaczy pomysł. Może pomysł rodził się tutaj w głowach kilku osób. Może dlatego, że młodzi ludzie prowadzą tą restaurację. Pewnie też. No, chciałabym tutaj nawiązać też do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, która nam kwitnie, więc to też jest tak, że wspieramy się, uzupełniamy nawzajem i gdzieś tam te pomysły łączymy i w postaci właśnie fajnych wydarzeń, fajnych koncertów. Także ja się mogę pochwalić, że mieliśmy tutaj u nas no, naprawdę wielu fajnych artystów, takich jak dwukrotnie Ray Wilson, Adam Pierończyk, Gaba Kulka, Czesław Śpiewa, Globetrotters. Właśnie cieszy się to dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o... Zdecydowanie, dużo ludzi przychodzi? Tak, zdecydowanie. Czyli Łomża potrzebuje takich koncertów. No, oczywiście, że tak. No i jeszcze zapomniałam dodać o Nowym Jazz Festival, gdzie mamy zaszczyt i ogromną przyjemność też wspierać jam session, które się tutaj u nas odbywają. Razem z Radiem Nadzieja. Razem z Radiem Nadzieja, zgadza się, tak. Oprócz restauracji, oprócz koncertów są jeszcze wesela przez Was organizowane. Co sobota, niedziela macie zajęte te terminy? Jak jest w tym roku?
To znaczy, powiem tak, moim zdaniem powoli odchodzimy od takich wesel tradycyjnych na, nie wiem, 200-300 osób, bardziej w kierunku imprez bankietowych, czyli takich mniej formalnych, konkursy, oczepiny, przyśpiewki. Gdzieś są, ale mam wrażenie, że już powoli troszeczkę odchodzi się. Tak. Jakie są atrakcje na takich weselach, jeżeli ktoś już robi właśnie w takim stylu bardzo bankietowym, tak jak to pani nazwała? Są jakieś atrakcje, na które warto zwrócić teraz uwagę? To znaczy tak, z tego co widziałam, często daje się gościom na wejście jakieś upominki, na przykład babeczki z różnymi niespodziankami, puszczanie oczywiście fajerwerków i obecnie chyba furorę robią lampiony chińskie. Czyli te takie świecące punkty, które czasami obserwujemy nad Łomżą, to właśnie lecą z retro. Myślę, że tak. Co jeszcze teraz w najbliższym czasie wspomniała pani o koncertach? Czy oprócz koncertów jakieś dania w jadłospisie zmienią się w roku szkolnym? Myślę, że tak. No teraz mamy oczywiście wysyp kurek, więc na pewno w naszej karcie tutaj nie zabraknie takich dań, powiedzmy, jesiennych. Oczywiście jabłka, więc szalotka jak najbardziej, czy tarta jabłkowa. Pierogi z kaszanką, z kaszą gryczaną też polecamy, są w naszej karcie. Czyli trzeba być elastycznym, nie można sobie jednej karty zrobić. Nie ma tak łatwo leżeć. Gdzie was można znaleźć? Restauracja Retro na wylocie w kierunku Nowogrodu. Olsztyna, dokładnie. I po lewej stronie. Nowogrodzka 157. Piękny budynek. Zapraszamy. W jakich godzinach państwo zapraszacie? 10:22. Czyli długo. 10:22. Tak, zapraszamy do Retro. Tam można smacznie, zdrowo, jak państwo słyszeliście, zjeść. I przy okazji posłuchać dobrej muzyki. Dziękuję pani bardzo za te regionalne specjały. Dziękuję. Moim i państwa gościem była Anna Rogińska z restauracji Retro. Pozdrawiamy ze Starego Rynku.